Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. 8 błogosławieństw to dobra nowina w pigułce. W tych paru zdaniach mieści się sens chrześcijańskiego życia. Życie Jezusa, a co za tym idzie, także życie Jego uczniów, jest antytezą tego, co proponuje nam świat. Być chrześcijaninem oznacza nie szukanie za wszelką cenę bogactwa, szczęścia i uznania u ludzi, ale przyjmowania wszystkiego, co przynosi życie, jakby było najcenniejszym darem Boga, w duchu wdzięczności. 8 błogosławieństw ukazuje nam przestrzenie naszego życia, gdzie można z pewnością spotkać Boga. Nie spotkamy Go w bogactwie, ale w ubóstwie, czyli w wolności od dóbr materialnych. Nie spotkamy Go w krzyku i narzucaniu innym swojej woli, ale w cichości i pokorze. Nie spotkamy Go w wesołkowatości i kpinie, ale we łzach smutku. Nie spotkamy Go w niesprawiedliwości i pogardzie, ale w szacunku i sprawiedliwości. Nie spotkamy Go w obojętności i przemocy, ale w przebaczeniu i miłosierdziu. Nie spotkamy Boga w zmysłowych przyjemnościach i rozpuście, ale w czystości serca. Nie spotkamy Go w gonitwie szczurów i walce o swoje, ale w potrzebie i pragnieniu pokoju. Nie spotkamy Go na szczytach kariery i w zdobywanych sukcesach, ale wierności pomimo ucisku i prześladowania. Świat wmawia nam, że przetrwają tylko silne jednostki, bogaci, przebojowi i wiecznie młodzi ludzie sukcesu. Ale rzeczywistość jest zgoła inna. Świat nigdy nie da prawdziwego szczęścia. Może dać jedynie jakąś namiastkę szczęścia i tylko na chwilę, a potem pozostaje pustka i rozpacz. Droga błogosławieństw to droga wiodąca do świętości, czyli wiecznego szczęścia. W tę uroczystość wszystkich świętych zapragnijmy dziś stania się świętymi. Zapragnijmy nieba, a program, który w dzisiejszej Ewangelii nakreślił nam Jezus, stanie się programem naszego życia.